Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz-Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dziś opowieść 39 pod tytułem Siłacz z bloku śmierci. To opowieść o Jakubie Kozalczyku, numer obozowy 93830, siłaczu skrynek, obozowym kacie, pomagającym esesmanom przy egzekucjach przez rozstrzelanie. Ale ratującym także życie innym współwięźniom. Czyje cierpienie jest większe: skazańca czy więźnia zmuszonego do tego, by być katem? Na początek, jednak, tradycyjnie apel. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe historie. Pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do naszych patronów lub poprzez kliknięcie przycisku wesprzyj na YouTubie. Tutaj podziękowania dla naszych patronów Mariusza i Joanny, że są z nami, liczymy, że was będzie w tym gronie szacownym przybywać. W ciągu najbliższych tygodni planujemy zrobić odcinek złożony z pytań i odpowiedzi, więc jeżeli... Jesteście czegoś ciekawi, możecie te pytania już do nas przysyłać. Blok 11 to obozowe więzienie, gdzie osadzeni odbywają kary i czekają na wykonanie wyroku. Areszt utworzono w podziemiach bloku 11 w 1941 roku. Pełnił on szczególną rolę w systemie obozowego terroru i wyniszczenia. Były tam ciemnice, cele dostania, cele głodowe i cele ogólne. Cele te więźniowie powszechnie nazywali bunkrami. W więzieniu stale pracowało sześciu lub siedmiu więźniów funkcyjnych, z których najważniejszym był kapo, zwany także kalefaktorem. Do stycznia 1942 roku kapo bloku 11 był Niemiec Kurt Panewicz. Zwolniony z obozu trafił do niego ponownie w połowie 1943 roku, tym razem do podobozu w Jaworznie, gdzie objął najważniejszą funkcję starszego obozu. Ślązak Hans Musioł był kapo bloku śmierci do maja 1943 roku, kiedy zastąpił go na tym stanowisku Żyd Jakub Kozalczyk. Wcześniej, od końca stycznia lub początku lutego 1943 roku, Kozalczyk był zastępcą Musioła. Ten potężnie zbudowany i silny jak tur człowiek, analfabeta mówiący dziwną mieszaniną różnych języków, wrył się w pamięć więźniów i funkcjonariuszy obozowego Gestapo. Perry Broad, oficer polityczny Abteilung, Często był obecny przy selekcjach więźniów stłoczonych w podziemnych celach bloku 11, zwanego blokiem śmierci. Tak opisał w swoich wspomnieniach zachowania ludzi przeznaczonych na śmierć. Z przepełnionej ciasnej celi uderza dławiący smród. Jeden z więźniów krzyczy Achtung i udręczone postacie w brudnych niebiesko-białych łachmanach ustawiają się szeregiem w celi. Z ich twarzy niczego nie można wyczytać. Z obojętnością ludzi, których wola życia została już złamana, poddają się procedurze rozstrzygającej o życiu lub śmierci, przez którą już być może parokrotnie szczęśliwie przebrnęli. Józef Szajna, więziony w podziemiach bloku 11 latem 1943 roku po nieudanej próbie ucieczki, opisuje doświadczenie selekcji z drugiej strony więziennej kraty, od środka celi. Po czternastu dniach zostaje przeniesiony do większej celi numer 17 od strony podwórka i ściany straceń. Jestem włączony w rytm bloku śmierci i trwających egzekucji. Tu słychać wszystko. Siedzimy po siedmiu lub osiem, po siedem lub osiem osób w jednej celi. Śpimy na zmianę. Nogi głowa, głowa nogi. Bez kocy, na cemencie, boso. Nie narzekamy. Tu rozstrzygają się sprawy ostateczne Nikt nikomu z niczego się nie zwierza, bo można trafić na konfidenta Żyjemy jak w przedsionku do wieczności Przez małe okienko patrzę w niebo, a wiem, że jestem coraz bliżej ziemi Dni rozwałek ganonsuje atletyczny kapo Jakub wołający w korytarzu Celen zaubermachen Porządkować cele Rodzinę Jakuba zagazowano jego uratowała nieprzeciętna siła. Był cyrkowym atletą, stał się barykadą w drzwiach cel. Rozwałki najczęściej odbywają się tu we wtorki lub piątki. Wielu dostaje wtedy rozstroju żołądka, inni lepią się ze strachu do ścian. Atmosfera niepokoju narasta. Kto przetrwa i zostanie, a kogo wywołają? Robi się duszno, okna zaciemnia się kocami, w celi zapada mrok. Wpatrzeni w drzwi czekamy. Kiedy? Kiedy wreszcie przekręci się klucz i zobaczymy naszych bogów, oprawców, sędziów? Wiadomo, że rytuał zabijania odbywa się w zwolnionym tempie regularnie przed południem. Wkrótce będziemy i my wyraźnie i wolno wymieniać swoje numery, nie patrząc w oczy morderców. Każda wizytacja pomniejsza stan celi. Słychać tupoty bosych stóp pędzonych pod ścianę, Potem przygłuszony strzał, a operację kończy głuchy upadek ciała. Czasem oprawca ucisza jęk drugim strzałem. Hermann Langbein, austriacki antyhitlerowski działacz, trafia do Auschwitz w 1942 roku z obozu w Dachau. Z czasem staje się niezwykle wpływowym więźniem funkcyjnym, pisarzem szefa lekarzy SS Wirtza. Ale i on w drugiej połowie 1943 roku jest więziony w bloku 11 i sześciokrotnie przechodzi przez procedurę selekcji. Wspomina, Jakub kapobunkra oznajmił nam już przy śniadaniu, że mamy dzisiaj dobrze posprzątać. Wiem co to oznacza. Oczekiwanie. Dla większości to ostatnie godziny. Kiedy 13 osób o napiętych nerwach zostaje stłoczonych w tak małym pomieszczeniu, jeden drugiego nie znosi. Perry Broad z obozowego gestapo napisze po latach o rozstrzeliwaniach na dziedzińcu bloku śmierci. Więzień siłacz, wybrany spośród sprzątaczy, sprowadza biegiem pierwsze dwie ofiary. Trzyma je mocno za ramiona i przyciska twarzami do ściany. Mimo że to chwiejące się szkielety, nie jeden z nich miesiącami wegetował w cuchnącej piwnicznej celi, w jakiej nie wytrzymałoby nawet zwierzę, ledwo trzymające się na nogach, wielu z nich woła jeszcze w ostatniej sekundzie: Niech żyje Polska. W przytoczonych wspomnieniach pojawia się kapo bloku 11, Jakub, tajemniczy siłacz. Kim był? Jakub Kozalczyk, w dokumentach i wspomnieniach można spotkać także dwie inne wersje nazwiska, Kozelczuk, Kozalczyk, urodził się w 1902 roku w żydowskiej rodzinie w Krynkach pod Grodnym. Od dziecka wyróżniał się ogromną posturą i przejawiał niespotykaną siłę. W Krynkach głośno było wówczas o chłopcu, który w zębach unosił wiadro z wodą. Według informacji zgromadzonych przez Społeczne Muzeum Żydów Białego Stoku i regionu, w 1920 roku Kozalczyk dotarł na Kubę, gdzie dołączył do trupy cyrkowej, z którą występował w całej Ameryce. W Hawanie jego popisy siły oglądały tłumy widzów. Rękami rozrywał żelazne łańcuchy. W 1930 roku dostał się nielegalnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował karierę siłacza i cyrkowca. W pewnym okresie jego losy miały skrzyżować się z Maxem Schmelingiem, który toczył wówczas za oceanem walki o Mistrzostwo Świata w boksie. Podobno był trenerem lub ochroniarzem niemieckiego mistrza, ale doktor Cyra poddaje tę ostatnią informację w wątpliwość. Faktem jednak jest, że po latach wojaży w 1938 roku Kozalczyk wrócił do Polski i osiadł w okolicy Krynek. Po dwuletniej okupacji sowieckiej w czerwcu 1941 roku miasto zajęli Niemcy. Kozalczyk wraz z innymi Żydami z okolicy trafił do getta w Krynkach, a stamtąd do getta w Sokółce lub obozu przejściowego w Kiełbasinie Podgrodnym, gdzie przeniesiono większość Żydów z Krynek. W Sokółce Żydzi budowali drogi i zalew. W Kiełbasinie warunki były straszne. W prymitywnych ziemiankach tłoczono po 250-300 osób. Nie było sanitariatów. Racje żywnościowe składały się ze 150 gram chleba i rozgotowanej zgniłej kapusty. Epidemie tyfusu i dysenterii dziesiątkowały osadzonych. Ludzie umierali z głodu i z powodu samobójstw. Strażnicy zabijali po kilkadziesiąt osób dziennie, między innymi za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonym czasem i miejscem. Pod koniec 1942 roku Niemcy przystąpili do likwidacji obozów w Kiełbasinie i Getta w Sokółce. Większość Żydów trafiła stamtąd do obozu zagłady w nieodległej Treblince, gdzie zostali zamordowani. Ci, którzy mieli nieco więcej szczęścia, trafili do KL Auschwitz. W grupie tych na pozór mających więcej szczęścia znalazł się Jakub Kozalczyk. Transport z Sokółki dotarł do KL Auschwitz 26 stycznia 1943 roku i został poddany rutynowej selekcji już na rampie. Z 2300 więźniów lekarze SS skierowali od razu na śmierć w komorach gazowych 2100 osób. Kozalczyk znalazł się wśród tych 200 skazanych na życie w obozie. Ocaliła go charakterystyczna, potężna sylwetka, która wzbudziła zaciekawienie niemieckich oprawców. Został oznaczony numerem 93830 i skierowany do pracy w bloku śmierci. W wolnych chwilach zabawiał tamesesmanów cyrkowymi sztuczkami. Jan Pilecki, pisarz z bloku 11, zapamiętał, że któregoś dnia ślusarnia obozowa przygotowała specjalnie na jeden z takich występów Jakuba dwumetrowy płaskownik ze stali o szerokości 12 cm i grubości około 1,5 cm. Rycząc i stękając nieludzko, dla dodania sobie siły, wyginał przy pomocy rąk, nóg, karku, piersi to żelastwo na wszystkie strony, a zrobił z tego płaskownika podwójną spiralę. Zachwyt esesmanów był niekłamany, a produkt Jakubowej siły leżał zawsze na poczesnym miejscu w sztuby, wspominał Jan Pilecki. Przede wszystkim jednak kozalczyk zajmował się pracą, a ta w bloku śmierci nie była ani lekka, ani łatwa. Kapo odpowiadał za utrzymanie czystości w celach aresztu, wydawanie posiłków osadzonym, wynoszenie z bunkrów ciał zmarłych, które składano koło drzwi prowadzących na parter, skąd zabierali je do kostnicy nosiciele zwłok ze szpitala obozowego. Kapa obozowego aresztu pełnił także istotną funkcję kata. Do maja 1942 roku na parterze bloku 11 przebywali więźniowie karnej kompanii. W piwnicach z kolei funkcjonował centralny areszt obozowy. Umieszczano w nim głównie więźniów podejrzewanych o działalność konspiracyjną w obozie sabotaż w pracy, przekazywanie grypsów przygotowujących się do ucieczki oraz ujętych uciekinierów. Trafiali tu także ludzie za pomoc niesioną więźniom. Brutalne śledztwa najczęściej kończyły się wyrokiem śmierci przez rozstrzelanie. Osoby wskazane na śmierć umieszczane były na parterze w umywalni rozbierały się do naga i oczekiwały na egzekucję. Jeśli wśród nich znajdowały się kobiety, wprowadzano je do małej umywalni. Były rozstrzelane w pierwszej kolejności. Bez względu na porę roku, skazani na śmierć wyprowadzani byli nago. Do końca 1942 roku, przeważnie przed egzekucją, krępowano im ręce z tyłu drutem kolczastym. Do 1943 roku Zanim wprowadzono w obozie tatuowanie numerów na przedramieniu, oczekującym na śmierć wypisywano kopiowym ołówkiem na piersi numer obozowy. Głównym pomocnikiem SS-manów przy dokonywaniu zbrodni w bloku 11 i pod ścianą straceń był Kapo bloku 11. Każdy nadzorca obozowego aresztu miał obowiązek wyprowadzać więźniów na rozstrzelanie pod ścianę śmierci na dziedzińcu bloku 11. Sam strzałę sesman kierowali zawsze w potylice. Zwłoki zamordowanych Jakub odrzucał pod blok numer 10 i udawał się szybko po następnych skazańców. Edward Kiczmachowski, numer obozowy 3414, osadzony w areszcie za próbę ucieczki z Józefem Szajną i cudem ocalony, napisał w swojej relacji. Kapo Kozalczyk polecił wszystkim rozebrać się do naga, namoczył im piersi wodą, a następnie wypisał więźniom na nich dużymi cyframi numery obozowe. Potem wyprowadzał po dwóch skazańców, trzymając ich za ramiona, na dziedziniec tego bloku, gdzie dwóch esesmanów strzelało ofiarom w tył głowy. Zwłoki zamordowanych Jakub odrzucał pod blok numer 10. Kozalczyk był zmuszony również wykonywać egzekucje przez powieszenie. Na dziecińcu bloku 11 stały dwie przenośne szubienice z zapadniami, które wynoszono na plac apelowy, gdy publicznie wieszano skazańców. Pętle skazańcom zakładał zazwyczaj Jakub Kozalczyk. Ofiarami byli przede wszystkim pojmani uciekinierzy z obozu. Znane są także przypadki, gdy więźniów po sądach doraźnych wywożono do różnych miejscowości, głównie na podbeskidziu i tam również pęce na szyję skazańcom zakładał kozalczyk. Kozalczyk w asyście wykonywał również karę chłosty na specjalnym koźle do bicia. W czasie chłosty więzień musiał liczyć uderzenia głośno, po niemiecku. Gdy się pomylił, bicie rozpoczynano od nowa. Niektórzy więźniowie wspominają, że woleli, gdy karę chłosty wykonywał kozalczyk, bo jego razy nie były tak bolesne jak esesmańskie. Herman Langbein zwraca uwagę, że kapo bloku 11 był w świetnych relacjach z esesmanami i miał wiele przywilejów. Mieszkał sam w osobnym pokoju w bloku 11 i mógł organizować w obozie to, na co tylko miał ochotę bo każdy chciał być w dobrych relacjach z Jakubem z bunkra. Mógł nawet nawiązywać intymne relacje z więzionymi w bunkrze kobietami. Maria Piecuch, polska więźniarka oznaczona numerem 79-850 była przez jakiś czas więziona w bloku 11. W swoich wspomnieniach opisuje gwałty, jakich dokonywali więźniowie funkcyjni i asesmani na, na więźniarkach. W gwałtach tych miał uczestniczyć również Jakub Kozalczyk, który, jak czytamy, gwałcił młode Polki od lat 16, przeważnie blondynki. Doktor Adam Cyra z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau nie daje wiary tym wspomnieniom, gdyż fakty te nie zostały potwierdzone w relacjach innych więźniarek, które przeżyły pobyt w bloku 11. Jednak relacja Jana Pileckiego, pisarza blokowego i kolegi Kozalczyka, któremu Kapo pomógł, nie budzi wątpliwości, jeśli chodzi o wiarygodność. A Pilecki w swoich obozowych wspomnieniach pisze, że Kozalczyk w kontaktach z więźniarkami korzystał z życia, ile się dało. Jakub wykorzystując swoją pozycję w obozie, odwiedzał również kobiety w sąsiednim bloku 10, gdzie lekarze SS przeprowadzali okrutne eksperymenty medyczne. Hans Joachim, Joachim Lang, autor książki o kobietach z bloku 10, pisze tak. Jakub miał dość wpływów, by móc przychodzić do bloku, ale jego wybranka była zwykłą polską kobietą, która spała na górze w ogólnej sali. Mimo to znalazł sposób. Szedł z nią do łóżka w środku pełnej sali, a dwie przyjaciółki siadały na skraju posłania plecami do pary kochanków. Z jednej strony kozalczyk wykonywał bez sprzeciwu polecenia SS-manów, z drugiej jednak starał się pomagać więźniom Bloku 11. Pośredniczył w potajemnych kontaktach korespondencyjnych, dokarmiał niektórych, pocieszał. Każdy więzień w obozie chciał liczyć na względy wpływowego Kapo, więc kozalczykowi było łatwo nawiązywać kontakty. Szczególnie cenne były relacje z więźniami żydowskimi pracującymi w magazynach rzeczy zagrabionych ofiarom na terenie Birkenau zwanymi Kanadą. Dzięki temu kozalczyk pozyskiwał wartościowe przedmioty, którymi mógł przekupywać SS-manów. To między innymi dlatego, jak twierdzi więzień Jan Pilecki, pisarz z bloku śmierci, praca samopomocowa na bloku mogła być prowadzona bez uszczerbku. Pomogła wielu zamkniętym na tym bloku, zezna Pilecki po wojnie, jak i poszczególnym więźniom z obsługi bloku 11. To wszystko, czego nie mogli wnieść więźniowie do obozu z zewnątrz, przewoził mały wózek z bloku 11., Jeżdżący z asystą Blok Fierera z tegoż bloku po obiad dla SS-manów do SS-kuchni, która była usytuowana na zewnątrz poza ogrodzeniem KL Auschwitz. Hermann Langbein zauważa, że Kozalczyk pomagał głównie Żydom, a dla polskich więźniów bloku XI bywał okrutny. Okazuje się jednak, że pomagał nie tylko Żydom. Kozalczyk pomógł samemu Langbainowi być może ocalając mu życie. Kiedy Langbein trafił do obozowego aresztu, miał przy sobie karteczkę z numerami żydowskich więźniów, którym miał załatwić lepszą pracę. Rutynowo powinien zostać poddany dokładnej rewizji. Esesman wyjątkowo tego nie uczynił. Spytał jedynie Kozalczyka, czy ten zrewidował więźnia. Kapo potwierdził, mimo że tego nie zrobił. W celi Langbein naty natychmiast zniszczył kartkę. Dzięki temu nawiązała się dziwna przyjaźń między więźniami, płoną alfabetą, mówiącą mieszaniną polskiego, rosyjskiego, idisz, niemieckiego i hiszpańskiego, a austriackim inteligentem. W książce ludzie z Auschwitz Langbein przytacza liczne nazwiska więźniów, nie tylko Żydów, którym kozalczyk pomógł. Przynosił czasem koce i papierosy. Tadeuszowi Joachimowskiemu przekazywał wiadomości od kolegów. Stefana Boratyńskiego ostrzegł przed szpiclem osadzonym w tej samej celi. Józefowi Neumannowi zezwolił na rozmowę z kolegami z innej celi pod pozorem zatrudnienia go przy sprzątaniu. Simona Slezaka dożywiał i pielęgnował po torturach. Henryka Bartosiewicza żywił potajemnie, gdy ten został skazany na pobyt w celi dostania bez jedzenia i picia. Doktora Damcyra zarejestrował przed laty relację Jana Pileckiego, pisarza z bloku 11, opisującego niezwykłą historię. Genowefa Duszczak, pochodząca ze Śląskich Michałkowic, pracowała dla siatki wywiadowczej Armii Krajowej. Po wsypie w 1943 roku trafiła do bloku 11 jako więźniarka policyjna. Oczekiwała na posiedzenie sądu doraźnego i karę śmierci. Tam poznał ją Jan Pilecki i zakochał się w niej z wzajemnością. Spotkania młodym w bloku numer 11 ułatwiał życzliwy im kapo aresztu obozowego Jakub Kozalczyk, który pewnej nocy zaprowadził gienie do Pileckiego. Spotkania powtarzały się wielokrotnie. Koniecznością było jednak przeniesienie dziewczyny do obozu kobiecego w Birkenau, by uchronić ją przed wyrokiem sądu doraźnego i egzekucją. Udało się to, bo Kozalczyk wykupił Gienie z rąk gestapo za brylanty i inne cenne rzeczy pochodzące z baraków Kanady. W obozie Birkenau Gienia otrzymała numer 79435. W październiku 1944 roku Jan Pilecki został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Zachsenhausen, a następnie w Buchenwaldzie, gdzie doczekał wyzwolenia. Ponad rok później wrócił do Polski. Nie wiedział o tym, że Genovefa, która zaszła z nim w ciąży, urodziła dziecko w obozie 13 grudnia 1944 roku. Mały Andrzejego otrzymał numer więźniarski 202-368. Razem z matką przeżył pobyt w ekstremalnych warunkach obozu Birkenau. Po wojnie Jan Pilecki odnalazł gienie i wkrótce zawarli małżeństwo, którego wątek miłosny zawiązał się jeszcze w obozie w bloku 11. Według informacji doktora Cyry Andrzej mieszka do dziś w Stanach Zjednoczonych. Czy Kozalczyk musiał współpracować z ss być obozowym katem i pomagać przy zbrodniach? Nie musiał, ale wola życia, wola przetrwania jest często silniejsza od rozterek moralnych. Langbein opisuje żydowskiego więźnia pomagającego Niemcom w zbrodniach, który popadł w załamanie psychiczne, gdy inni więźniowie oskarżali go o współsprawstwo. Któż bardziej cierpi, miał pytać ten nieszczęsny więzień? Skazaniec, czy więzień zmuszony do tego, by być katem? Langbein rozważa ten dylemat. Co miał uczynić Jakub, pisze w książce Ludzie w Auschwitz. Gdyby odmówił posług, który go od niego wymagano, równałoby się to dla niego z samobójstwem, był przecież, przecież Żydem. Gdyby mnie Jakub wówczas zapytał, co powinienem zrobić, odpowiedziałbym mu z pewnością, że powinien pozostać i nadal pomagać, jak potrafi. Z drugiej strony wielu zdeklarowanych oportunistów broni się w taki sposób. Gdyby odmówili współudziału w zbrodniach, zostałyby one z pewnością popełnione, być może jednak w bardziej okrutny sposób. Generalnie nie można uznać tego argumentu, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które jako więźniowie znalazły się w sytuacji przymusowej. Któż jest w stanie rozstrzygnąć, w jakim konkretnym przypadku decyzja wzięcia winy na siebie, aby móc pomagać, jest właściwa, a w którym nie? Jak potoczyły się losy Kapo z bloku śmierci? Kurt Panewicz w styczniu 1945 roku. Uciekł spod obozu w Jaworznie, gdzieś pod myślenicami został schwytany przez partyzantów i w odwecie powieszony. Hans Musioł przeżył wojnę. Za nieumyślne spowodowanie śmierci ponad 1,5 tysiąca osób, ofiar egzekucji na dziedzińcu bloku 11. został osądzony przez polski sąd w 1957 roku i skazany na 15 lat więzienia. Karę tę odbył w Strzelcach Opolskich. Jakub Kozalczyk również przeżył. Dostał się nielegalnie do Palestyny, gdzie zaczął występować jako siłacz. Nikomu nie mówił o swojej przeszłości. Ożenił się, doczekał się syna. Któregoś dnia dotarli jednak do niego dziennikarze jednej z izraelskich gazet. Którzy zebrali sporo relacji zarzucających Kozalczykowi współudział w niemieckich zbrodniach. Wszczęto przeciwko niemu śledztwo. Zawieszono je jednak, gdy wypłynęło wiele relacji mówiących o tym, że Kozalczyk również pomagał współwięźniom. Siłacz nie podołał jednak presji i oskarżeń o kolaborację z Niemcami. Porzucony przez żonę, oskarżany przez media. Popełnił samobójstwo w 1953 roku. W oczekiwaniu na kolejną opowieść, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do grona naszych zacnych patronów lub poprzez kliknięcie przycisku wesprzyj na YouTubie. Do usłyszenia.